Symbolicznie rozpoczęła się budowa pierwszej welostrady w metropolii. Symbolicznie, bo budowana właśnie infrastruktura rowerowa powstaje przy okazji inwestycji drogowej, a potem zostanie dołączona do welostrady Sosnowiec-Katowice. Kiedy ta droga powstanie, nie wiadomo, bo niezmiennie pojawia się problem z własnością działek. Łukasz Kądziołka. To będzie pierwszy odcinek welostrady w metropolii. Na razie skromny, bo bardzo krótki fragment powstaje przy okazji budowy drogi. Obok tej drogi przechodzić będzie w przyszłości welostrada. Postanowiliśmy ten odcinek, 200-metrowy odcinek welostrady, wybudować przy tej okazji, aby już to miejsce zwyczajnie nie wracać. Gdy mowa o metropolitalnej sieci welostrad, zawsze powraca temat dalszego przebiegu tej szybkiej drogi dla rowerów, która ma połączyć Katowice z Sosnowcem. Zwłaszcza po stronie Katowic jest problem z działkami, na których miałaby pobiec ta droga. Były nawet protesty mieszkańców katowickiego Burowca, którzy nie zgadzają się na budowę mieszkań w tym miejscu. Jednak na razie wszystko utknęło na etapie koncepcji i sprawa zabezpieczenia terenów pod welostradę nie jest przesądzona. Wciąż trwają ustalenia. Okazało się, że dla kilku z tych działek wykonawca nie jest w stanie ustalić, kto jest właścicielem. W związku z tym na naszą prośbę zwrócił się on do Urzędu Miasta Katowice, jak i do Wojewody Śląskiego. Pisma w tej sprawie zostały wysłane w pierwszym tygodniu listopada. Ma to pozwolić na ustalenie właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. Jeden z właścicieli sam pisał do metropolii, chcąc swoje działki sprzedać i przy okazji metropolię ostro krytykował za przeciąganie sprawy. To ze spółką Pragbud metropolia podpisała list intencyjny o współpracy i spółka zarzuca GZM-owi, że nie wywiązuje się ze złożonych obietnic. Temu wszystkiemu na razie przyglądają się Katowice, które czekają na koncepcję welostrady. Dopiero na jej podstawie będzie można wyrokować jakikolwiek kroki w dalszej perspektywie podejmować. Musimy pamiętać o tym, że jako miasto w tej chwili nie ma możliwości, abyśmy zakupili jakieś grunty bez posiadania dokumentu. Mogłoby się okazać, że jednak ta wytyczona droga w koncepcji przebiegałaby zupełnie inaczej. Koncepcja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku, natomiast pierwszy symboliczny fragment welostrady w Sosnowcu powstanie do końca tego roku.